Cześć, z tej strony, witam was w kolejnym odcinku drugiego sezonu Terrarii do kwadratu. Ja już, żeby nie zanudzać was tym w odcinku, zrobiłem to, co powiedzieliście, czyli połączyłem dwie zielone farbki w taką jedną ciemniejszą i faktycznie efekt jest o niebo lepszy. Ten zielony w końcu wygląda jak zielony. Pomalowałem drzwi na czarno. Tutaj też ściana jest czarna w tym momencie za platformą, ale zacząłem się zastanawiać, czy może nie mógłbym pomalować tej platformy też na czarno. Tak więc szybciutko tutaj nasz Luciano. Dwie czarne farby. Pędzelek. I zobaczmy. O, faktycznie, faktycznie można. Tak więc w tym momencie nasz grzybek już wygląda zupełnie, zupełnie bardzo fajnie. No. Także myślę, że skoczymy sobie dzisiaj do dżungli i zbadamy tą lewą jej stronę. No tylko dobrze by było znowu zrzucić troszeczkę rzeczy z ekwipunku. Zupełnie o tym zapomniałem przed odcinkiem, a widzę teraz, że no jest to konieczne, tak więc szybciuteńko. To wyrzucimy. A właśnie, jeszcze sobie jedną ważną rzecz przypomniałem. Tylko teraz znowu muszę zrobić szybciutkie rozeznanie. Raz. Dwa. Tak, i teraz tak. Gdzie jest nasz goblin? Ile mamy pieniędzy? Pieniędzy mamy trochę, w beczce mamy na pewno jeszcze więcej. Tak więc, zanim zejdziemy do dżungli, kupimy sobie raket bucy. I warsztacik. Warsztacik postawimy na razie tutaj na stryżku. I teraz... Aha, o linę byłem zaczepiony chyba. Teraz weźmiemy to. Jezu, ktoś strasznie stuka za oknem u mnie, mam nadzieję, że tego nie słyszycie. I te buty. I teraz sobie to pięknie połączymy. Crafting, o. Spectre Boots. Chciałem zestawik wspinaczkowy. Jeszcze jakieś inne hermeski tu miałem, widzę. Teraz ciekawe, czy ten efekt się tutaj nakłada na siebie, czy... Nie, chyba to nie ma większego wpływu, czy mamy jedne, czy dwa. To dorzućmy to. I ktoś tam pisał, żebym zamienił sobie to na to na przykład, czy tam coś innego na to, że dobrze to mieć, więc... No, więc będzie. No i teraz jeszcze tylko naprawdę na chwileczkę zeskoczymy sobie tutaj. To nam się nie przyda. Tylko może niekoniecznie do tej skrzynki, bo to jest skrzynka rzeczy na sprzedaż. O, niech będzie tutaj, to tutaj. No i pędzelki gdzieś może jeszcze do złotej skrzynki. O, dobra. Myślę, że jest dobrze. No to też wyrzucę gdzieś tutaj. No dobra. Mamy troszeczkę slotów w ekwipunku. Tak więc dżungla jest po stronie prawej, o ile się nie mylę. To lecimy. O, możemy sobie w końcu polatać jak człowiek. A z tego w sumie i tak chyba na razie nie będziemy za bardzo korzystać. Jejku, tylko muszę uważać teraz na te obrażenia od upadku. To jest strasznie przyzwyczajające, jak się biega długo ze skrzydełkami i tak naprawdę można spadać z samej góry mapy i nic nam się nie dzieje. A tutaj nagle się okazuje, że spadniemy z trochę wyższego tego i... no i nagle dostajemy w tyłek. Ale... no wcześniej oczywiście też był ten... to obrażenie od spadania, co się ratowałem parasolką, ale różnica była taka, że no teraz możemy w jakiś sposób latać, a wtedy nie mogliśmy, więc teraz jest zupełnie... zupełnie niefajnie. Ale co tam. Czy ja wziąłem jakieś pochodnie? Oczywiście nie wziąłem żadnych. A, ale mamy za to dużo żelu i dużo drewna, zatem problemu nie będzie. O matko. Jeszcze tego mi było trzeba. Ale nic, no nie zmieniamy założeń. Idziemy do dżungli. Najwyżej nam będzie więcej wszystkim wylatało nad głową. No, już tutaj są dwa slajmy, a pewnie jakby nie było Bladmuna, byłby jeden. No, ale co zrobić? Życie jest brutalne. Dobra, i teraz musimy się kierować na lewą stronę dżungli,
Tradycyjnie nie będę teraz nic zbierał poza jakimiś skrzynkami. Bo nie taki jest cel tej wyprawy. Widzę, że ten Blood Moon nam jednak mocno namiesza. Jejku, jejku, jak mnie wszystko bije. Dobra, liczę na to, że tutaj znajdziemy przejście jakieś. O, już widzę, że jest. Aha, i tutaj jest też jakaś granica z tym, z Crimson zatem. O, tutaj, o. Ale tutaj cała ta strona jest niewyeksplorowana, więc tam na pewno normalnie sobie dżungla funkcjonuje. Pochodni, myślę, zejdzie nam dzisiaj cała masa, bo no, chcę mieć dżunglę jak najlepiej oświetloną w tym momencie. Ona jest tak ładna, że no po prostu marnuje swój potencjał, jak jest taka ciemna. A jak jest jasna, jak wszystko widać, to jest naprawdę najładniejszy biom, moim zdaniem. No, 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 Hornecie. Dobra, tutaj się przekopmy. Aczkolwiek widzę, że tam pod spodem też jest woda, co no, nie wróży najlepiej. No nic, wypłyniemy na razie nabrać powietrza. Spojrzę na mapę i się zastanowię, co zrobić. Aha, tutaj mamy jakąś jaskinię obok, zatem będziemy kopali w prawo. Oj, te hornety. To jest fakt, dżungla jest naprawdę piękna, ale tutaj tyle po prostu mobów jest różnych, że no... Że przestaje wydawać się piękna. To jest niekiedy tak irytujące. No ale taki urok, taki urok tego biomu. Na szczęście mówię, teraz ona wygląda z tymi zielonymi ścianami tutaj bardzo ładnie. I roślinność też została urozmaicona. Bo kiedyś, no to co, to w tej dżungli tak naprawdę było błoto w tle, mobów niezliczona ilość, więc... No więc było jak było. O, okej, tutaj mamy zejście na dół, to też tędy pójdziemy. No. Tak się zacząłem zastanawiać, co to spadło, a to tylko nasz ten, nasz dynioludek. Ale kurczę, oczy to by mogły mu świecić. Może by nam chociaż troszeczkę oświetlał wtedy otoczenie. Patrzcie. Mamy stary ten... stary Cobalt Armor, taki jak kiedyś był w Terrarii dawno temu. O, ale tylko jedną część, a szkoda. Dobra, co my tutaj mamy? Przywoływacz Eye of Cthulhu, Gold Coin... O, Gravitation Podki sobie weźmy. Sztabki złota i flare gun. O, flare gun jest bardzo fajny, także cieszę się, że go mamy. To na razie schowamy. Takich strzał nie mamy, więc nie będziemy zawalać. Moonglow na razie odłożymy z powrotem do skrzynki. W sensie O jejku, 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 nie, 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 nie chcę się utopić. Przepraszam. Flary weźmiemy. I potki też weźmiemy ze sobą. A reszta na razie będzie przechowywana w skrzynce. Może sobie tylko tą skrzynkę jakoś oznaczmy, żebyśmy wiedzieli, że tutaj coś jest, że to jest nasza. Zróbmy sobie tutaj, nawrzucajmy nad nią, oj, pochodni. I teraz jak otworzymy sobie mapę, to zobaczymy, że tutaj jest tak żółciutka. Dobra, najpierw pochodnia, nie będziemy przecież walczyć po ciemku. A teraz możemy się rozprawić z tym, co tu... O, jejku, jejku, jejku. Z tym, co tutaj lata wszędzie. No, dwa manitery.
W sumie to jest takie śmieszne, bo ja zawsze lubię mieć przy sobie bardzo dużo broni wszelakich, tak żeby móc wybierać, wiecie, czym chcę walczyć, a w praktyce i tak wszystko biję mieczem. No ale mam wybór chociaż. Biję tym mieczem z wyboru, a nie dlatego, że muszę. Oho, ależ ta odnoga długa, ale to już myślę będzie się gdzieś zaraz kończyła, albo i nie. Ho. Tutaj ta ona widzę się rozkręca dopiero. Ale no, nie podoba mi się tylko to, że znaleźliśmy jak na razie jedną skrzynkę. Ale, tutaj jest chałupka tylko. W tej chałupce to już my chyba byliśmy, bo widzę tutaj pochodnie. Czyli znaleźliśmy po prostu drugie dojście do miejsca, w którym byliśmy. O, pnącze. Pnącze będzie trzeba gdzieś zaraz upchnąć w ekwipunku. Na przykład zamiast sealed bloków, które póki nie mamy extractinatora i tak na nic nam się nie przydadzą. Tak, tutaj. Tutaj chyba faktycznie i zdecydowanie byliśmy. Co zostałem też porządnie skrzyczany przez kilka osób za to, że tutaj też jest statuetka, której ja niby nie zauważyłem. Ja ją zauważyłem, tylko specjalnie nie brałem, bo nie jest mi ona potrzebna w tym momencie do niczego. Jak kiedyś bym uznał, że będzie do czegoś potrzebna, to się po prostu po nią cofnę, ale czekajcie, A, to szkielety, kurczę. Tak przebrane, tak mi tylko mignęły się, zacząłem zastanawiać, co to tam chodzi. Dobra. Czyli cofniemy się teraz z powrotem tędy i pójdziemy tam jeszcze bardziej w dół. Zaraz, mapkę sobie może otworzę na razie, bo w dżungli to nie jest wcale takie głupie. No i teraz zobaczcie, jak mamy już tutaj tą trasę oświetlaną. Wszystko ładnie widzimy. Tutaj jeszcze może wrzucę jedną pochodnię, o właśnie. Tam na górze to pewnie nic nie ma. No, zakładam, że nie. No i teraz możemy sobie kulturalnie polecieć tutaj w dół. Hornet Banner! Czego my nie chcemy? Moonglow Seedów nie chcemy. Ja naprawdę powinienem przed wyjściem cały ekwipunek dosłownie schować gdzieś do skrzynki. No ale mówię, lubię mieć duże rzeczy przy sobie. A nóż coś się przyda. O, jest skrzyneczka. Jest druga skrzyneczka, no. Jest i trzecia. Tak jest. Dobra. Drugi przywoływacz. Magic Mirror, w końcu. No, to teraz będzie można szaleć. Dobra, podków mamy dużo, to jak je odłożę, to się nic nie stanie. Potem i tak będziemy sobie mogli robić i będziemy mogli robić nawet takie lepsze podki. Także teraz drugą skrzyneczkę. Gold. Spelunker. Spelunker jest bardzo fajny. Co tam mnie leje? A tu gdzieś lata jakieś cholerstwo. Zaraz, czym to rozwalimy? A zastrzelmy go. A, tylko trafić trzeba w niego najpierw. Jezu, no zaraz amunicja mi się skończy. A co ja się tam będę? Mieczem go. Tak jest najskuteczniej. No. Uuu, i mamy Nature's Gift. I nie mamy miejsca, mamy już miejsce. Ale w sumie na razie nam się za bardzo nie przyda. Kiedyś jakbym chciał pójść w ścieżkę maga, co na hard mode chyba będzie jedyną słuszną drogą, to się nad tym zastanowię. Złoto jak najbardziej jest fajne. Cloud in a Battle też weźmiemy. Weźmy to zamiast... Ale zamiast kobłeba. O. I tak to zostawmy. I tam jeszcze była jedna skrzyneczka. Dobra. Nie będziemy niszczyć tych ścian na razie. Niech one sobie tak rosną ładnie. O. Tutaj przekopiemy się przez ziemię. I co tutaj mamy? Feral Claws, kolejny przywoływacz, kolejne spelunkery. O. Podki, takie podki już gdzieś braliśmy, zdaje się.
No i pochodnie wrzućmy tutaj. I jak coś będziemy wyciągać albo robić na bieżąco. Aha. O, to przecież mogę zrobić tak. Pochodnie są bardziej potrzebne w zasadniczym ekwipunku, żeby łatwiej je kłaść. O, znowu docieramy w okolice Crimson. Ale cwane. A to tutaj jeszcze nie byliśmy. No dobra, ale nie chcemy tutaj na razie być. Nas bardziej interesuje dżungla i na przykład to zejście tutaj. O, i się skończyły pochodnie. Mówiłem, że pochodni to zejdzie bardzo dużo. Aha, tutaj jest jeszcze więcej Crimson. Ale tak śmiesznie w sumie, bo nie widzę tam jakby samej góry tego Crimsona, wszystko jest schowane w dżungli. No, poważnie tak to schodzi sobie, na jakiej głębokości? No nie, w sumie na podobnej, tak jak tutaj. Więc to nie jest aż taka wielka różnica. No dobra. Ale zejdźmy sobie jeszcze może gdzieś na mapę spójrzmy. Jeszcze tutaj jest zejście, to tam też sobie skoczymy. Interesuje mnie głównie, czy mamy tutaj jeszcze więcej pszczelich gniazd, ależ tych piranii się tutaj zrespiło. Bo dzisiaj jeszcze nie chciałbym się z królową bić. Ale mówię, bardzo chętnie się zorientuję w ogóle, ile mamy gniazd. Tutaj widzę, że możemy się przekopać w dół i tą wodę spuścić tam na dół. To chyba nie będzie złe rozwiązanie. O, tak, bo odkryliśmy nowy kompleksik. Jejku, jejku. O, i mamy ten, mamy ten dungeon, Lizard Temple. Do którego już swoją drogą nie można się od ostatniej aktualizacji przeteleportować. Nie pokonawszy uprzednio plantery, od taka ciekawostka, gdyby ktoś nie czytał changelogów. Dobra, czyli on też już jest namierzony w tym momencie. To dobrze. Ale nie to chciałem namierzyć. O, mamy kolejną skrzynkę z kolejnym przywoływaczem. Kolejnym goldzikiem. Podka sobie możemy wypić, czemu nie? Srebro niech sobie leży, lusterko też. No już schodzimy na poziom lawy, to głębiej iść nie będziemy. Ale w poziomie jak najbardziej możemy się jeszcze troszeczkę poprzemieszczać. O, właśnie, to była bardzo dobra decyzja. Mamy kolejne trzy skrzynki, no nie wierzę. Troszkę więcej złota, kolejny Gravitation, 2 goldy. No, wyprawa bardzo owocna. Co oni tam teraz? Trawnik zaczęli kosić. Naprawdę, mam nadzieję, że mój mikrofon nie jest aż tak czuły, bo się wszystko sprzysięgło dzisiaj na zewnątrz przeciwko mnie. Mam nadzieję, że komfort oglądania nie jest jakiś tragiczny. Ale są za to jeszcze skrzynki. Dynamicik, dynamicik sobie wyrzućmy na razie. Srebro to nie, golda weźmiemy, rzecz jasna, pochodnie też. Pochodnie. Jesterki. Srebro niech zostanie. Już widzę, że jest tutaj ołtarzyk, to dobrze, bo słyszałem, że zdarza się, że ta świątynia niekiedy się wygeneruje bez ołtarzyka i no, jest tak naprawdę na danym świecie bezużyteczna, bo nie można przyzwać bossa. A, swoją drogą, jak ten dynamit tam zostawiłem, to nie mam tutaj za bardzo czego wyrzucać, to wrzućmy go z powrotem do skrzynki. Bo tak to kiedyś go będę mógł stąd wyciągnąć. A jakbyśmy go zostawili, to by po prostu przy wyłączeniu świata zniknął. Ach, no i co, gra nam każe iść niżej. Nie chciałem iść niżej, bo jeszcze by coś nas dopadło, ale... Tak, widziałem tą statuetkę, żeby nie było. Aha, tutaj dżungla w ogóle też się już zaczyna kończyć. Więc...
szybki ogląd mapy. No zdecydowanie, zapuściliśmy się daleko. Jeszcze tędy bym musiał zejść. Tędy miałem zejść, ale no... Zeszliśmy sobie tędy. O, w ogóle... Ale fajnie, mapa pokazuje na bieżąco jak ten, jak woda tutaj spływa. Dobra, to trzeba dotrzeć tutaj. Zatem no, muszę się tam kierować. Au, au. A reszta woda w dżungli naprawdę ładnie wygląda, bardzo fajny odcień jej dobrali. To mi się podoba. O, monetki. Oho, to była dobra decyzja, żeby zlecieć na chwilę na dół, bo mamy tutaj kolejną skrzynkę, a w niej fajne rzeczy, spelunker, złoto, jesterki, potki i lusterko, którego nie chcemy. Którego już nie chcemy, bo już mamy. Ajajajaj, do góry. Rozświetlić. I co my tutaj mamy? Złota skrzyneczka, której jeszcze nie sprawdzaliśmy. Ale Gravitation Podków to będziemy mogli niedługo zacząć szukać Floating Island, bo z taką armią podków to statuetka goblina. Wow. No, zrzućmy sobie tutaj trochę pochodni. Będę pamiętał, że tutaj jest statuetka jak coś. Taka ciekawa. Nie wiem jeszcze do czego mógłbym ją wykorzystać w tym momencie, ale może kiedyś... Może kiedyś znajdę dla niej jakieś zastosowanie. Aha, i to jest chyba to zejście, do którego dążyłem. A, także najpierw... No, szkurczę z tą pajęczyną. Najpierw sobie to troszeczkę rozświetlimy tutaj, o. No, ale co? Tylko jedno gniazdo pszczół znaleźliśmy i to nie w tym odcinku. O, ale skrzyneczka jeszcze jedna. Kolejne lusterko, kolejne złoto, kolejne potki. Czyli tak w sumie standardowo. A no, jeszcze jesterki oczywiście. Tu nic nie ma. No to mi się wydaje, że możliwości eksploracji się mniej więcej skończyły. No nie, jeszcze mamy jedno miejsce. Ale nie wiem, czy odcinek się nie przeciąga za bardzo. Najwyżej będzie troszeczkę dłuższy. Trudno. Jeszcze chcę sprawdzić jedną odnogę. Postaram się tam dolecieć jak najszybciej, żeby nie przeciągać za bardzo. A, chyba że jeszcze tutaj na dół zejdziemy. Ale tu chyba już nic nie ma. Albo jest. Ho, ho, ho! Życie nam spadło. Trójeczka, co to za debuff? Panik. A, to jest od tego. Od amuleciku, że szybciej biegamy jak nas coś walnie. Noż. Kurczę. Hornet gdzieś mi tutaj uciekł. No, gdzie on się schował? No. Padł, żeby tylko z tym nie było takich problemów. Mało hapsa. Ale znaleźliśmy kolejną skrzynkę. Dynamit Night Owla wypijemy. To niech tutaj leży. O, w sumie nie przy każdej skrzynce dawałem pochodnie, ale... No skrzynki mimo wszystko są same z siebie widoczne na mapie. Także jakbym był bardzo zdesperowany, to na pewno dam radę je znaleźć. I teraz tak, gdzie ja chciałem się kierować w ogóle? Chciałem się kierować tutaj, czyli teraz musimy do góry się troszeczkę
Aha, nie musimy się przekopywać, bo tu były tylko pnącza. O, i tędy zjechać na dół. I co? I woda. No cóż, no cóż, to... To się skończyło nie tak, jak planowałem. Myślałem, że znajdziemy zejście do jakiejś jeszcze fajnej jaskini. A tutaj co? A tutaj nic. No po prostu... Trudno się mówi. No to jeszcze jeden... Jeszcze jedno spojrzenie na mapę. I lewa strona jest teraz wyeksplorowana bardziej niż prawa. To dobrze. Tutaj pewnie jeszcze by się coś znalazło w tej przestrzeni. Ale to już sobie teraz daruję. Wracamy do domku. Co my mamy? Nie wiem, czy się robi. Dzień się właśnie wstaje, czy... Czy noc się robi. O, ale jak grzybek fajnie na mapie wygląda. Bardzo ładnie. No dobra, tak więc będzie trzeba kończyć, bo to, co było zaplanowane, zrobiłem. No, może w następnym odcinku spróbujemy powalczyć sobie z królową pszczół. A tymczasem, jeśli odcinek Wam się spodobał, możecie napisać komentarz pod nim, możecie dać filmowi łapkę. A jeśli chcecie być z moimi filmami na bieżąco, możecie mój kanał zasubskrybować. O, a ja się z Wami żegnam. Hej, hej, do usłyszenia, cześć.